I put your phone away to hurt me. You're on the one you put your what there. Me and in the sky that the ever came and know me. Thinking you're gonna tell me. Thinking you're gonna tell me. Baby, you're the one you hit you up the sooner or czyli dalszego ciągu tego, jak uczynić wyrok sprawiedliwym, pomimo tego, co napisał ustawodawca, chociaż trochę w porozumieniu z nim, bo chodzi o instytucje sądowego wymiaru kary, które pozwalają karę zaostrzyć, pomimo że w ustawowym zagrożeniu kara jest trochę mniejsza. Czyli będziemy mówić o tak zwanym nadzwyczajnym obostrzeniu kary, o instytucjach nadzwyczajnego obostrzenia kary. Identyfikacja tych regulacji prawnych w kodeksie karnym, które przewidują taką możliwość, nie jest taka prosta. Popatrzcie się, no, mamy na przykład w części szczególnej różne przestępstwa, na przykład zabójstwo, za które przewidziana jest określona kara w paragrafie pierwszym, ale zaraz w paragrafie trzecim na przykład, czy drugim, mamy przewidziane, że jak to zabójstwo jest szczególnie naganne, są jakieś szczególne okoliczności, nie wiem, tam jest broń, motywacja zasługująca na szczególne potępienie, to kara jest wyższa. Można powiedzieć, no to już jest takie nadzwyczajne obostrzenie kary z uwagi na to, że wystąpiła jakaś okoliczność, która powoduje, że coś, co typowo, za coś typowo grozi kara określona, to jak coś atypowego się zdarzy, to będzie wyższa kara. Ale my tego nie nazywamy instytucją przecież sądowego wymiaru kary, tylko mówimy, że to jest typ kwalifikowany, czyli że jest jakaś okoliczność, której wystąpienie w związku z popełnieniem czynu powoduje, że ustawodawca decyduje się zmienić zakres kar na surowszy. Czym w takim razie są instytucje sądowego wymiaru kary, tak żeby można było je odróżnić od instytucji, którą nazywamy sobie po prostu zmianą ustawowego zagrożenia w postaci typu kwalifikowanego? I nie jest proste odpowiedź na to pytanie, bo można powiedzieć, no to chodzi o konsekwencje. Czyli na przykład, gdyby przyjąć, że instytucją sądowego wymiaru kary to jest taka sytuacja, kiedy ustawodawca fakultatywnie zezwala sądowi na wymierzenie kary wyższej niż jest to w ustawowym zagrożeniu, okej, mogłoby być takie kryterium, ale przecież nawet jak jest typ kwalifikowany czynu zabronionego, no to nie jest powiedziane, że zawsze trzeba wymierzyć karę tą najsurowszą przewidzianą w tym typie. Więc w zasadzie to też jest trochę fakultatywność. No można wymierzyć za typ kwalifikowany zabójstwa karę taką samą, jaka jest w typie podstawowym, jeżeli chodzi o tą wysokość. To nie będzie przesądzające. Ale jest już jakimś wskaźnikiem, tak? Że ja mogę wyjść ponad to, co tam gdzieś jest przewidziane za jakiś typ czynu zabronionego. No to może inne kryterium. W takim razie przyjrzyjmy się dolnej granicy ustawowego zagrożenia. I tutaj rzeczywiście coś się rysuje bardziej już oczywistego, no bo ustawodawca może wprowadzić regulację, która z uwagi na jakieś okoliczności spowoduje, że ja nie będę mógł wymierzyć kary niższej niż jest przewidziana w ustawowym zagrożeniu. No ktoś mógłby dalej wstać, podnieść rękę i powiedzieć, no ale bardzo często typy kwalifikowane właśnie na tym polegają, że ta sankcja zmienia się i w dole, i w górze. Wszystko się przesuwa w górę. Czyli ja nie będę już mógł wymierzyć takiej kary, która była przewidziana w dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Co jeszcze może się zdarzyć w takim razie, co by sugerowało instytucję sądowego wymiaru kary? Być może rozszerzenie możliwości orzekania kary na takie kary, które nie były przewidziane w ustawowym zagrożeniu. Czyli na przykład w ustawowym zagrożeniu była grzywna i ograniczenie wolności, a ustawodawca mówi, możesz wymierzyć pozbawienie wolności. No mogłoby być i tak. Ale tu również różnice z typem kwalifikowanym wielkiej nie ma, bo często się zdarza, że właśnie typ kwalifikowany, nie wiem, pomówienie poprzez środki masowego przekazu, to będzie właśnie sytuacja, kiedy będzie można wymierzyć karę pozbawienia wolności, a za zwykłe pomówienie się nie da, bo nie ma w ogóle w sankcji takiej kary. Co może być w takim razie innym kryterium? Niektórzy mówią takie proste, przyjmijmy proste kryterium. Jeżeli takie zaostrzenie kary, podstawą do tego zaostrzenia kary jest jakiś przepis w części ogólnej, to będzie instytucja sądowego wymiaru kary, a jak to jest przepis w części szczególnej, to już będzie instytucja związana z tworzeniem typów kwalifikowanych.
czujemy, że to jest taki bardzo toporny, czy to jest takie bardzo toporne kryterium, czysto techniczne. Przecież wiemy, że ten podział na część ogólną i szczególną jest umowny, a tutaj chodzi o, pamiętacie, ten pierwszy wykład, który się dotyczył kary, kiedy mówiliśmy o adresacie normy sankcjonującej, o sądzie, tu chodziło o wyrażenie jakiegoś podstawowego napięcia pomiędzy ustawodawcą a sądem, który chce karę wymierzyć w sposób sprawiedliwy, wykonać swoją konstytucyjną kompetencję do wymierzenia sprawiedliwości, a ustawodawca mu to ogranicza. Wobec tego to kryterium no, może być pomocnicze, ale jest niejasne. To może inne jeszcze kryterium. Na przykład takie kryterium, że typem kwalifikowanym albo ustawowym zagrożeniem, bo do tego się to sprowadza, to będą te wszystkie sytuacje, kiedy zaostrzenie kary jest wynikiem zmiany w ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, czyli jest dotyczy jakiejś okoliczności, która ma coś wspólnego z czynem. Bo rzeczywiście, no, dlatego na przykład tworzy się typ kwalifikowany, że wystąpiła jakaś okoliczność, nie wiem, właśnie ktoś broń użył i wiadomo, że to jest bardziej społecznie szkodliwe niż kiedy broni nie użył, zabijając drugiego człowieka. Na potrzeby sądowego wymiaru kary pozostawałyby więc sytuacje, w której owo obostrzenie wymiaru kary jest związane z czymś, co poprzedza czyn, z czymś, co charakteryzuje samego sprawcę, a więc nie ma wpływu na stopień społecznej szkodliwości, albo jakieś zachowania po czynie, które również nie powinny mieć wpływu na stopień społecznej szkodliwości. No wtedy okej, okay, to coś to przypomina z indywidualizacją, która nie jest związana po prostu z oceną stopnia społecznej szkodliwości czynu. Inni jeszcze będą proponować inne kryterium, mianowicie mówiąc w ten sposób. Jeżeli coś jest fakultatywne, czyli innymi słowy to obostrzenie kary, jest tylko przez ustawodawcę przewidziane jako możliwość, a nie coś, co jest obligatoryjne, to w takim razie jest to rzecz w dyspozycji sądu, a nie ustawodawcy. Ustawodawca jakby rezygnuje z własnej kompetencji i mówi tylko sądzie możesz, ale nie musisz. Rób to wtedy, kiedy uważasz to za stosowne. Czyli ta fakultatywność wskazywałaby na sądowy wymiar kary, a jakby coś było obligatoryjne, to jest to ustawowy wymiar kary. Kolejne kryterium. No jest jeszcze jedno. Mianowicie może to będzie sytuacja, którą sam ustawodawca przesądzi, stosując określony tekst. To jest wszystko jedno, czy to będzie w części ogólnej, czy szczególnej, ale będzie jakiś zwrot, który będzie nam sugerował, że to nie jest ustawowe zagrożenie, tylko właśnie to jest instytucja sądowego wymiaru kary. Wiem, że to, co mówię, może się wydawać lekko teoretyczne, chociaż na poprzednim wykładzie starałem się wam powiedzieć, że pamiętacie, była taka końcówka wykładu, mogliście być już zmęczeni, kiedy mówiłem o przypadku mniejszej wagi, o takim przepisie w części szczególnej, który mówi, że to jest przypadek mniejszej wagi. W zależności od tego, czy zakwalifikujemy to jako typ, czy jako instytucję sądowego wymiaru kary, ma to daleko idące konsekwencje nawet dla nadzwyczajnego złagodzenia. No bo nadzwyczajne złagodzenie liczy się od granic ustawowego zagrożenia. Jeżeli przypadek mniejszej wagi byłby typem, no to nadzwyczajne złagodzenie traktujemy w takim razie, że kara, która tam jest przewidziana, to jest kara dla typu, to jest ustawowe zagrożenie i nadzwyczajne złagodzenie liczymy jakby od tego. Jeszcze bardziej możemy karę złagodzić. Jeżeli powiemy, że to jest instytucja sądowego wymiaru kary, no to mamy dwie wtedy instytucje sądowego wymiaru kary. Albo właśnie taki przypadek mniejszej wagi z niższą sankcją, albo nadzwyczajne złagodzenie kary. Proszę sobie wybrać, ale nie można dwukrotnie robić tego złagodzenia. Chcesz łagodzić? Wybierz sobie jedną z nich, ale nie dwukrotnie łagodzić. Identyczna sytuacja zachodzi w tym przypadku. Jeżeli coś zakwalifikujemy jako po prostu typ kwalifikowany, to oczywiście jeżeli nastąpi jeszcze jakaś dodatkowa instytucja obostrzająca, to my jeszcze bardziej będziemy mogli obostrzyć. Jeżeli coś będzie tylko instytucją sądowego wymiaru kary, choćby przewidującą obostrzenie, to nie można dwukrotnie obostrzać, tak schodkowo. Trzeba będzie coś sobie wybrać. I stąd ta, no, dla takiej no, podstawy wymierzania kary, ta decyzja, czy coś jest sądową instytucją wymiaru kary, czy jest ustawowym zagrożeniem, ma zasadnicze znaczenie, także w perspektywie waszej egzaminacyjnej. Wobec tego może właśnie formuła słowna, wracam jeszcze do tego, czyli na przykład by było tak, jeżeli by jakieś obostrzenie było wprowadzone takim zwrotem charakterystycznym dla części szczególnej, na przykład kto będąc wcześniej skazanym za przestępstwo raz jeszcze popełnia zabójstwo, to słowo kto tam, i potem jest powiedziane, że podlega karze na przykład samego dożywocia, no to jest w takim razie typ kwalifikowany. Znamieniem kwalifikującym jest fakt uprzedniej karalności za zabójstwo wcześniejsze.
I ktoś powie, no ale to co to ma wspólnego ze stopniem społecznej szkodliwości nowego zabójstwa? No nic, ale dla odmiany formuła słowna jest taka, że sugeruje, że to jest typ kwalifikowany. To może to będzie rozstrzygające. Ustawodawca tak przesądził. Pomylił się po prostu, ale nazwał to ustawowym zagrożeniem, typem kwalifikowanym. Natomiast dla instytucji sądowego wymiaru kary zarezerwowany byłby inny zwrot. Sąd skazując za przestępstwo może wymierzyć karę powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia. I obojętnie, czy by to było w części ogólnej czy szczególnej, takie sformułowanie skazując może coś tam zrobić. To by sugerowało już nie ustawowe zagrożenie, tylko instytucję sądowego wymiaru kary. Musicie znać te wszystkie kryteria, bo wam się przydadzą do części argumentacyjnej, bo pan mógł raczej wiedzieć, co ustawodawca może wymyśleć. Natomiast wy macie po tym kursie wyjść z wiedzą, która wam umożliwi czytanie dowolnego kodeksu z dowolnego okresu i dowolnej nowelizacji. Nie przywiązujmy się do tego, co jest w tym prawie. Natomiast pamiętajcie jedno, że na dzień dzisiejszy żadne z tych kryteriów nie jest rozstrzygające. Ja wam nie potrafię powiedzieć, które z nich jest rozstrzygające. Ostatecznie tak naprawdę w orzecznictwie i takim mainstreamie można toczyć różne tam szermierki słowne czasami w konkretnych przypadkach, co jest typem kwalifikowanym, a co jest instytucją nadzwyczajnego obostrzenia. Ostatecznie decyduje uzus. Czyli jak się umówimy powszechnie, że coś jest instytucją sądowego wymiaru kary, to jest instytucją sądowego wymiaru kary. Jak w większości podręczników i orzecznictwie coś jest odczytywane jako instytucja sądowego wymiaru kary, to jest instytucja sądowego wymiaru kary. Jak jest odczytywany jako typ kwalifikowany, to jest właśnie typ kwalifikowany. Takim kapitalnym przykładem jest przepis artykułu 178 kodeksu karnego. O, właśnie, mogę już kodeks karny wam udostępnić. I popatrzmy sobie na ten artykuł 178. To jest tylko taki przykładowy sposób analizy tego, co możecie zobaczyć sobie w kodeksie karnym. Albo może, no tak. Co mi się tu... A nie, wcześniej mi się otworzy 148, nie będzie ten 148, to jest lepsze. Popatrzcie się na artykuł 178, paragraf 3. Jest tam taki przepis, który zaczyna się, no tak jak typ kwalifikowany. Karze określonej w paragrafie pierwszym podlega kto jednym czynem, czyli to jest kara określona w paragrafie drugim. Przepraszam, to już jest kara za zabójstwo kwalifikowane. Ona jest surowsza. Zaczyna się od 15 lat, widzicie, a w typie podstawowym 10 lat. Czyli to na pewno jest typ kwalifikowany, to wszystko w paragrafie drugim. I teraz w paragrafie trzecim jest tak sformułowanie. Karze określonej w paragrafie drugim, czyli tej surowszej, podlega kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego itd., itd. Instytucja sądowego wymiaru kary czy typ kwalifikowany, który na przykład można popełnić w warunkach, które spowodują, że będzie jeszcze surowsza kara, jak dojdzie do innej jeszcze instytucji sądowego wymiaru kary, na przykład w recydywie to zostanie jakiejś jeszcze innej popełnione. Odpowiedź nie jest prosta, dlatego, bo formuła językowa sugeruje typ kwalifikowany. Istota tego zaostrzenia sugeruje, że mamy tam dwie instytucje. Jedna instytucja to jest to obostrzenie związane z wyższym stopniem społecznej szkodliwości. Co tu sugeruje wyższy stopień społecznej szkodliwości? No więcej ofiar, czyli na pewno to, co jest na początku, jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę i pewnie ten funkcjonariusz, no bo to jest jakaś szczególna ofiara i zabójstwo takiej szczególnej ofiary to jest wyższy stopień społecznej szkodliwości. Ale równocześnie ta recydywa zabójcza, nie wiem jak to nazwać, czyli to coś, co jest po środku, że oto takiego zabójstwa dokonuje ktoś, kto był wcześniej prawomocnie skazany, sugeruje nam po prostu recydywę. A ta dla odmiany w tym powszechnym uzusie traktowana jest jako instytucja sądowego wymiaru kary, bo to nie ma już nic wspólnego ze stopniem społecznej szkodliwości czynu, za który kogoś ukażemy. Prawidłowa odpowiedź brzmi w przypadku tego paragrafu trzeciego, że tam mamy dwie instytucje: i typ kwalifikowany, i instytucję sądowego wymiaru kary w postaci nadzwyczajnego obostrzenia. Czy to jest jasne? No i teraz, jak dostaniecie jakieś takie pytanie, jakiś taki nowy przepis, który się może pojawiać, a który wam napiszemy, no to po prostu trzeba wykazać się ars argumentacyjnym, to znaczy przedstawić, ile się da argumentów wskazujących za jednym albo drugim poglądem, zwłaszcza, że ten przepis, który dostaniecie, nie będzie oparty o żaden uzus, bo to będzie nowy przepis, czyli jeszcze nie wiadomo, nikt nie powiedział ostatecznie, jak to jest. Będzie nas bardzo ciekawić, co was ostatecznie przekona. Tak jak mówię, żeby się na takie pytanie odpowiedzieć, to tak naprawdę trzeba zrozumieć, jeszcze raz wracam do tego, sens instytucji sądowego wymiaru kary. Pamiętajcie,
To jest napięcie między tym, co typowo widzi ustawodawca, a tym, co wymaga zindywidualizowania, dostrzeżenia szczególnych cech. I to zwłaszcza cech leżących nie w istocie czynu popełnianego, ale w tym, kim jest sprawca, co robił wcześniej, co robił później. Czyli to może być taka indywidualizacja z perspektywy prewencji indywidualnej, czasem prewencji generalnej, a czasem zabezpieczenia. Czyli na przykład się okazuje, że mamy do czynienia z kimś niebezpiecznym i zaczynamy karę traktować jako taki erzac środka zabezpieczającego. Pan chciał coś się spytać. Właśnie o to mi chodzi, że jak może być to jednocześnie i rodzajem typu, znaczy i typem kwalifikowanym, i rodzajem sądowego wymiaru kary. Bardzo dobre pytanie. Niezbyt jasno pewnie objaśniałem ten paragraf trzeci. Popatrzcie się, paragraf trzeci, bardzo często zresztą tak jest w przepisach kodeksu karnego, części szczególnej, że to, czego poszukujemy, to jest norma. Nie przepis, tylko norma. I teraz norma, jeżeli chodzi o normę sankcjonującą, oznacza jakąś kompetencję. Kompetencja, znowu wracam do jednego z pierwszych wykładów dotyczących kary, zawsze określa przesłanki adresata, przesłanki tej kompetencji i na czym polega moje uprawnienie, jaka jest treść tego uprawnienia. Teraz popatrzcie, że w paragrafie trzecim tych przesłanek, one są pogrupowane w trzy odrębne przypadki. Tam jest alternatywa, tam są zapisane alternatywy. Jakby się przypatrzeć tej paragrafu trzeciemu, to tam jest kilka norm sankcjonujących. Tyle, ile jest przesłanek, tyle norm sankcjonujących, tak? A więc może być to sytuacja, że jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę. Albo zupełnie inny przypadek. Wcześniej był prawomocnie skazany za zabójstwo. Albo jeszcze inny przypadek. Mianowicie, że tym ofiarą tego zabójstwa jest funkcjonariusz publiczny. Zresztą notabene tam jest dwie podgrupy, bo to może być albo podczas, albo zupełnie coś innego w związku, ale nie podczas i tak dalej, i tak dalej. Ile alternatyw, tyle norm sankcjonujących. Ale to nie oznacza, że wszystkie te normy sankcjonujące mają ten sam charakter. Jedne z nich polegają na tym, że są typami kwalifikowanymi, czyli właśnie taką podstawą do wymierzenia surowszej kary z uwagi na surowsze ustawowe zagrożenie. Inne są instytucjami sądowego wymiaru kary. To nie jest tak, że jak jest jeden przepis, to wszystko, co w tym przepisie jest, jest jednorodne, czyli wszystkie normy, które interpretujemy z tego przepisu są różnorodne. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pana pytanie. Okej, super. W takim razie przejdźmy do tych różnych, znanych już w kodeksie karnym instytucji sądowego wymiaru kary. O tych, które ja mówię, no to te takie opinie komu nie zakwalifikowały jako instytucję sądowego wymiaru kary. Jakkolwiek zwrócę Wam uwagę, że w pewnych przypadkach coś tam nie pasuje, coś tam się kłóci z tym opinią komu. I pierwszą taką instytucją to będzie powrotność do popełnienia przestępstwa, czyli taka okoliczność, taka jak w tym przepisie, który Wam już pokazywałem, a więc sytuacja, że ktoś już wcześniej popełnił przestępstwo, był skazany za to przestępstwo, nazywa się to generalnie recydywą. Z tym, że kodeks karny, albo w ogóle może jak mówimy o prawie karnym, to posługujemy się tym terminem recydywa, recydywizm, recydywista w bardzo różnych znaczeniach. No i żeby się dogadać między sobą, to trzeba wiedzieć, w jakim znaczeniu się go używa. Zresztą zobaczycie, jak się będziecie przysłuchiwać, no powiedzmy sobie laikom, którzy będą mówić o prawie, no to od razu będziecie czuć, że wam czasami coś nie pasuje, bo się używa to w jakimś specyficznym znaczeniu ten termin. Pewnie w różne te można te pojęcie wyróżnić. Ja wam w konspekcie wymieniłem trzy, bo one najczęściej występują. Czyli albo się mówi tak kryminologicznie, to znaczy chodzi o kogoś, kto faktycznie był kiedyś, popełnił już przestępstwo i jeszcze raz to przestępstwo popełnił. W takim rozumieniu najszerszym nie ma znaczenia, czy został ktoś ukarany za to przestępstwo, czy nie, czy odbył karę, czy nie odbył. Po prostu raz popełnił, drugi raz popełnił, pewnie jest recydywistą. Oczywiście dla potrzeb pewnych rozważań kryminologicznych można wyodrębniać węższe kategorie, o kogo nam chodzi. Nie ma też w tej perspektywie takiego rozumienia znaczenia, kiedy to przestępstwo wcześniej było popełnione. Wszystko jedno. Ktoś ma coś na sumieniu, tak? I to jest to coś na sumieniu to jest wcześniejsze popełnienie przestępstwa. Innym ujęciem jest ujęcie juridyczne. To wtedy szukamy gdzieś w ustawie jakiejś definicji tej recydywy. Jest ona jakoś tam bliżej określona. To ustawodawca decyduje, co będziemy traktować za recydywę. I teraz oczywiście na gruncie różnych instytucji to ujęcie juridyczne może być inne. Na potrzeby jednej instytucji przez recydywistę będzie się uważać osobę, która wcześniej popełniła przestępstwo umyślne. Albo na przykład
recydywistą, bo to będzie tylko ten, kto popełnił przestępstwo umyślne i na dodatek został za to skazany na karę pozbawienia wolności i jeszcze ją odbył, na przykład. No, możemy sobie tworzyć tych ujęć jurydycznych, ile chcemy. Oczywiście to nie jest taki freestyle, że to jest sztuka dla sztuki, tylko szukamy tym kategorią recydywy, chcemy wyodrębnić pewną kategorię sprawców, do której w jakiś sensowny sposób chcemy zastosować jakąś instytucję. Z jakiegoś powodu ich wyodrębniamy. Czegoś szukamy w nich charakterystycznego i dlatego stosujemy jakąś instytucję. Na przykład nadzwyczajnie obostrzamy karę albo wykluczamy możliwość zastosowania jakiejś instytucji. Oczywiście to ujęcie jurydyczne może być prawidłowe albo błędne, to znaczy potem się okaże, że my chcemy zastosować jakąś instytucję, ale błędnie określiliśmy krąg osób, do których ona jest stosowana. Na przykład za szeroko tą recydywę żeśmy. Chcemy mieć tylko sprawców niebezpiecznych, a wyszło nam z tej definicji, że tam się łapią też zupełnie jakieś szaraki takie, niepotrzebnie w ogóle w tej definicji oni powinni być. Tak? Więc możemy krytycznie patrzeć na to ujęcie jurydyczne, ale jak gdyby źródłem wiedzy o tym jest tylko ustawa. I trzecim ujęciu, czy trzecim rozumieniu używa się pojęcia recydywy w takim ujęciu penitencjarnym. I ono jest dość wąskie, bo chodzi nam o osoby, które ponownie odbywają karę pozbawienia wolności. Nie będę w to bliżej wchodził, ponieważ zachęcam Was bardzo do udziału w kursie prawa karnego wykonawczego. To jest bardzo istotne, żeby sobie wyobrazić, jak wygląda wykonywanie kary, jak to funkcjonuje. Dzisiaj zobaczycie trochę tego, liźniemy w trakcie naszego wykładu. W każdym razie dla tych kategorii właśnie penitencjarnych, kwalifikowania, jak tą karę wykonywać, jakie oddziaływania przewidywać, co się dzieje w ogóle w zakładzie karnym, ta kategoria recydywy penitencjarnej jest bardzo istotna. To jest jakaś fundamentalna kategoria. Czy ktoś pierwszy raz odbywa karę pozbawienia wolności, czy kolejny raz, na ile jest oswojony już z zakładem karnym. Będzie nas dzisiaj w trakcie wykładu przede wszystkim ta recydywa jurydyczna interesować. I ona ma dwie postaci, przy czym to nie są rozłączne postacie, ja bym powiedział raczej takie typologie, one są potrzebne, dlatego je wprowadzam, bo trzeba jakoś ten świat podzielić sobie na dwie części, jednym się bardziej zająć, a drugim mniej. Można mówić o ujęciu, takim terminie jurydycznym recydywy w znaczeniu ogólnym. To jest bardzo generalnie zdefiniowane jako ponowne popełnienie przestępstwa, z którym to faktem ustawa łączy jakieś konsekwencje. Jeszcze nie mówimy bliżej jakie. To mogą być różne konsekwencje. Na przykład taką recydywą ogólną będzie przepis, który przy warunkowym umorzeniu wyklucza możliwość stosowania tej instytucji w przypadku wcześniejszego skazania za przestępstwo umyślne. Na przykład. Jeżeli chodzi o warunkowe zawieszenie, to tam też jest taka recydywa ogólna, która mówi o tym, że jak ktoś wcześniej w trakcie czynu, jak popełniał czyn, a był osobą wcześniej skazaną za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, no to nie można już wobec niego warunkowo zawiesić. I takich miejsc w kodeksie karnym, na przykład przy bardzo dużo jest takich recydyw ogólnych, oczywiście one są tam bardziej dodefiniowane przy środkach karnych, nie? Że czasami na przykład środek karny staje się dożywotni, że trzeba go żyć dożywotnie, a ktoś już tam wcześniej był skazany za coś i to są wymienione te typy czynów zabronionych. W pewnym tylko zakresie jakby ta wiedza jest Wam potrzebna, ponieważ tego jest mnóstwo rozsianego po kodeksie i trudno, żeby się uczyć tych przepisów na pamięć. Jak przyjdzie co do czego, to sobie to przeczytać. Natomiast dużo większe znaczenie ma przepis, który określa tak zwaną recydywę szczególną. To jest ten artykuł 64, który Wam tutaj wyświetlam. Wyświetlam? Nie wyświetlam. Czemu nie mówicie, że tu nie uruchomiłem w ogóle ekranu? Nie? Jeszcze nie. Proszę. Recydywa szczególna dlatego, bo konsekwencje tej recydywy są bardzo istotne, a zakres tego zastosowania tego przepisu jest szeroki. I stąd musimy ten typ recydywy szerzej poznać. I zanim jednak ją poznam, jedna teza, która ma zasadnicze znaczenie. Mianowicie, co do zasady, fakt wcześniejszego popełnienia przestępstwa nie może wpłynąć na zwiększenie stopnia społecznej szkodliwości nowego czynu popełnionego przez tego sprawcę. No bo to jest okoliczność spoza czynu, wcześniej przed czynem. Pojawia się pytanie w takim razie, czy może fakt wcześniejszego popełnienia przestępstwa albo bycia karanym wcześniej za jakieś przestępstwo
zmienić stopień zawinienia. Czyli ja mogę powiedzieć, że recydywista jest bardziej winny, że wina osoby, która wcześniej była prawomocnie skazana za przestępstwo, jest większa z tego tylko tytułu, że jest recydywistą. Tak na pierwszy rzut oka powiemy sobie, no co ma piernik do wiatraka. Ale gdybyśmy głębiej się nad tym zastanowili, to odpowiedź nie jest taka oczywista, bo tak zastanówmy się nad stopniem wolności, jeżeli przez winę rozumiemy stopień zawinienia, stopień wolności, zastanówmy się nad stopniem wolności osoby, która kiedyś już coś zrobiła i teraz ponownie, znaczy została już ukarana i jeszcze raz to robi. No to jedni powiedzą tak, skoro już dotarł do niej komunikat, co się dzieje, jak się popełni przestępstwo, a ona jeszcze raz to robi, to znaczy, że ten motyw, ten przeciwmotyw kary, no, był bardzo nieskuteczny. To znaczy, że ona jest zdeterminowana. To znaczy, że ona bardzo chce to zrobić. No i się powie, większa wina. Większy stopień wolności w istocie, tak? Potrafiła się przeciwstawić temu brzydkiemu uczuciu, które było związane z wykonaniem kiedyś kary. Ale inni mogą powiedzieć zupełnie coś innego. Najtrudniejszy pierwszy kieliczek. Wcześniejsze popełnienie przestępstwa osłabia naszą motywację. Dużo łatwiej jest popełnić ponownie przestępstwo, jak już raz się go popełniło. Spadają te wszystkie motywy, które są związane ze strachem przed wejściem w sferę przestępstwa. Tak? To może stopień winy jednak mniejszy w recydywistów. Tak czy siak oczywiście można się zastanawiać nad tą kwestią, czy w takim razie ten recydywizm może być też rozważany w perspektywie winy, a w związku z tym może w ten sposób wpływać ewentualnie na zaostrzenie kary wobec takiego recydywisty. W konspekcie macie wskazane te wszystkie sytuacje, które są objęte recydywą ogólną, no i na tym sobie poprzestańmy, taką wiedzę powinniście mieć. Natomiast przechodząc konkretnie do recydywy szczególnej, wyodrębniamy sobie dwie postaci, tak jak to zrobił ustawodawca, czyli tą postać z paragrafu pierwszego i z paragrafu drugiego. Mówimy sobie wówczas o recydywie szczególnej podstawowej. Nazwy są umowne, no moglibyśmy to sobie tam, nie wiem, recydywa szczególna jednokrotna. Nie wiem, co tam jeszcze można by jakoś to inaczej nazywać. To konwencja. Przyjmijmy, że nazwiemy sobie ją podstawową. Szczególna, ale podstawowa, tak? Jakby tak sobie ją wyobrażać, w skrócie, tak istotę tej recydywy złapać, to jest to po prostu ponowne popełnienie przestępstwa w pewnych specyficznych warunkach. Mianowicie w takich warunkach, że to, co wcześniej zrobiłem, no było w miarę poważne, bo siedziałem. Odbyłem już 6 miesięcy kary, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. To jest taki fundamentalny warunek. Tak? Popełniłem coś, za co orzeczono mi 6 miesięcy pozbawienia wolności, czyli to nie było nic byle jak. I ja mimo tego ponownie popełniam przestępstwo. No i teraz ustawodawca mówi, no to trzeba zareagować jeszcze inaczej. Zaostrzyć wymiar kary, dać możliwość zaostrzenia wymiaru kary. Konsekwencją tej recydywy specjalnej, podstawowej, jest możliwość wyjścia poza granicę ustawowego zagrożenia o połowę. Dalszą konsekwencją jest to, że już nie tak łatwo będzie z warunkowym zwolnieniem. Dojdzie do zaostrzenia. Pamiętacie, tam mówiliśmy o środkach probacyjnych, co do zasady po połowie można wypuścić kogoś na wolność po odbyciu połowy kary. Przy recydywiście to będzie więcej. Dlatego uważamy, że coś jest nie tak z tą jego reedukacją, skoro ponownie popełnił przestępstwo. Są dodatkowe przesłanki tej recydywy. Ja chciałem wam pokazać tylko istotę. To są te najważniejsze. Popełnił, 6 miesięcy odbył, nowe przestępstwo. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, która musi być spełniona w tym wszystkim. Mianowicie musi istnieć jakieś podobieństwo między tym pierwszym przestępstwem a tym drugim przestępstwem. Ono, to podobieństwo ma nam wskazywać, że ta skłonność u tego sprawcy, ten brak konformizmu wobec prawa, no jest jakoś zdeterminowany, jest realny. To nie jest jakiś przypadkowy sprawca. I stąd zwróćcie uwagę, że to przestępstwo i wcześniejsze i to nowe musi być umyślne. Oba mają być umyślne. Jak to by było nieumyślne przestępstwo, to nie. To jest przypadek. A tu już mamy jakąś determinację. I jeszcze jeden element się pojawia, coś, co się nazywa takim przedawnieniem recydywy, czyli sytuacją, jaki okres bierzemy pod uwagę. Przepis mówi o tym, że to nowe przestępstwo musi być popełnione 5 lat
w terminie 5 lat od odbycia tej kary pozbawienia wolności, za którą ktoś był skazany. Nie od odbycia tych minimum 6 miesięcy, ale po prostu od odbycia tej kary, którą siedział. Czyli tak się zastanawiamy, no ktoś dostał na przykład, nie wiem, 10 lat. Jak 6 miesięcy już odbył, no to może już zacząć być recydywistą. Ale te 5 lat takiego specjalnego traktowania, takiego oceniania tej osoby jako potencjalnie niebezpiecznie, będziemy liczyć od czasu, jak zakończy odbywanie kary pozbawienia wolności. Czy to jest jasne? No bo póki odbywa, no to jeszcze mamy szansę, że może jeszcze się resocjalizuje, jeszcze coś. A teraz jest na wolności. Po 5 latach trzeba by uznać, że to nowe przestępstwo nie jest już związane z tym wcześniejszym, które kiedyś tam popełnił, za które był skazany. I stąd jest ta cezura tych 5 lat. Klasyczna definicja przestępstwa. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie będę wchodził w szczegóły, to sobie przeczytajcie w przepisach, bo to już jest tylko do przeczytania. To przestępstwo nowe musi być podobne do wcześniejszego. Umyślność była takim elementem istotnym, ale także musi być jakieś podobieństwo, żeby nie było tak, że od sasa do lasa, bo wtedy byśmy powiedzieli sobie, to nie jest jakiś wyraz jego osobowości, to przestępstwa. Tutaj musimy stwierdzić, że to jest jakaś skłonność w jakimś kierunku. Słowo podobieństwo oznacza, że to jest na przykład przestępstwo przeciwko temu samemu dobru prawnemu, albo przestępstwo z użyciem przemocy. Macie zapisane w konspekcie przepis, który definiuje to podobieństwo. Jak mówię, to jest taka klasyczna instytucja sądowego wymiaru kary, bo dlatego, bo tutaj mamy swobodę sądu, tak? Sąd może wyjść powyżej górnej granicy o połowę, wymierzyć karę surowszą, albo nie, niekoniecznie. Jest wyjątek, mianowicie kiedy mamy już do czynienia ze zbrodnią, to wychodzenie powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia, no to by sięgało już sufitu. W związku z tym już tego się nie stosuje, możemy wtedy powiedzieć, no to jakie to ma znaczenie? Jeżeli nie jesteśmy w stanie wymierzyć kary surowszej, to po co nazywać tego kogoś recydywistą? I tutaj jest uwaga ogólna. Mianowicie ustawodawca definiuje to pojęcie recydywy, czyli takiej próby takiego znalezienia klucza dla określenia pewnej kategorii sprawców, które skądinąd uważa za sprawców jakiejś szczególnej troski, w tym sensie, że być może potrzeba jakiegoś szczególnego oddziaływania w zakresie prewencji indywidualnej. Mamy poczucie jakiegoś niebezpieczeństwa grożącego od tych osób. Może znowu popełnią nam przestępstwo, bo już 2 razy popełnili, tak? I w związku z tym macie potem szereg instytucji w zakresie sądowego wymiaru kary, ustawowego wymiaru kary, ale także instytucji wykonawczych, które mają zastosowanie właśnie dla recydywistów. Czyli innymi słowy, znajdziecie Państwo taki zwrot w kodeksie karnym, że przestępstwo zostało popełnione w warunkach określonych 64. Co to oznacza? Zapamiętajcie to, tego nie ma w konspekcie. Sprawca nie musi być skazany w taki sposób, że sąd wymierzył mu karę powyżej górnej granicy ustawowego zagrożenia. Nie chodzi o to, że dotknęły go te baty. Wystarczy, że to przestępstwo jest w tych warunkach popełnione, choćby kara była na najniższym poziomie. Dla nas on już jest recydywistą. I zaczynamy go specjalnie traktować. Na przykład w perspektywie warunkowego zwolnienia. Czy to jest jasne? Sprawca skazany w warunkach. Nie skazany za recydywę, w warunkach. Przestępstwo popełnione w warunkach określonych w 64 paragrafie. Jeszcze wzwyż, jeszcze bardziej niepewnie się czujemy, jeszcze większe niebezpieczeństwo czujemy od osób, które są określone w paragrafie drugim. Nazywa się to recydywa szczególna wielokrotna. Wielokrotna dlaczego? Bo można ten przepis przyjąć, zastosować go, jeżeli sprawca popełni co najmniej 3. kolejne przestępstwo. O ile w paragraf pierwszy to 2 raz, to w paragrafie 3 to musi być 3 kolejne. Z czego to wynika? Bo przepis mówi, że sprawca musiał być uprzednio skazany w warunkach paragrafu pierwszego. No to żeby być skazanym w warunkach paragrafu pierwszego, no to trzeba być recydywistą, czyli popełnić pierwsze, zostać skazanym za recydywę zwykłą i potem 3 raz popełniam, już jestem tym multirecydywistą, wielokrotnym. Oczywiście multirecydywistą można być wówczas, kiedy się popełni kolejne przestępstwo. Byleby choć jedno wcześniej było popełnione w warunkach artykułu 64 paragraf 1. Takie podchwytliwe pytanie testowe było, że sprawca jest skazany, został skazany za wypadek komunikacyjny, potem został skazany za pomówienie, a następnie za rozbój. Czy skazanie za rozbój jest w warunkach multirecydywy? No oczywiście nie, bo żadne z tych przestępstw nie spełnia warunków, żeby można było je uznać, że mogły być popełnione w warunkach recydywy specjalnej, nie? Bo jedno jest nieumyślne, nie ma podobieństwa między żadnymi z tych przestępstw, odpada.
Zaostrzamy w artykule, paragrafie drugim, zaostrzamy warunki. Już nie wystarczy 6 miesięcy, co zakładamy, że jak 6 miesięcy na kogoś oddziaływaliśmy karą bezwzględną pozbawienia wolności, tylko to powinno otrzepać. A tutaj mamy kogoś, kto rok siedział, minimum rok odbycia kary pozbawienia wolności i znowu popełnia przestępstwo. Zaczyna się robić niepoprawny sprawca. Coś jest nie tak z taką osobą, tak? I dlatego intensywność stosowania środków jeszcze się zwiększa. Ale to zwiększenie intensywności, zaraz o niej powiem, ono jest, może rodzić wątpliwości, czy to w ogóle jest konstytucyjne, to zwiększenie intensywności, zaraz do tego dojdziemy. Ale po drodze jest jeszcze jeden warunek, zawężający zakres tej multirecydywy. Zobaczcie, jest bardzo szczegółowo opisany zakres przestępstw, które można uznać, że są popełnione w warunkach owej multirecydywy. No niestety musicie się tego nauczyć. Jest to wyliczanka, ale trzeba mniej więcej wiedzieć, gdzie my widzimy tych najniebezpieczniejszych, o co chodzi. No jakby tak popatrzeć z góry, no to jest przemoc. To są przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolność seksualna. Groźba. Czy można by pójść dalej i zobaczyć, kto jeszcze jest takim najbardziej kryminalnym, najbardziej niebezpiecznym przestępcą, takim, którego byśmy chcieli obchodzić gdzieś z daleka na ulicy. Wytatuowany, nie wiadomo jak tam jeszcze wyglądający, tak? Boimy się go. Tak to zdefiniowane. I zwróćcie uwagę, że tam jest to słowo, pada to słowo ponownie, za umyślne przestępstwo przeciwko, czyli jedno z wcześniejszych też takie musiało być. Nie muszą być wszystkie, ale jedno z wcześniejszych takie musi być. No taka zagadka. Pierwsze przestępstwo sprawca popełnił przestępstwo kradzieży, albo inaczej jeszcze. Pierwsze przestępstwo, które sprawca popełnia, to jest rozbój. Rozbój polega na tym, że ja używam przemocy, żeby zdobyć mienie. Drugie przestępstwo to jest zwykła kradzież. Patrzę na to drugie przestępstwo, artykuł 64, paragraf 1. Czy ono jest podobne? Tak, bo przeciwko temu samemu dobru. I tu mienie, i tu. Rozbój jest przeciwko mieniu i kradzież jest przeciwko mieniu. Skazuję go za kradzież w warunkach recydywy specjalnej, podstawowej. Odbył nam rok czasu pozbawienia wolności. I teraz ponownie się pojawia nasz sprawca i co robi? Popełnia przestępstwo udziału w bójce. Już nie ma nic wspólnego z mieniem, ale jest udział w bójce. Udział w bójce charakteryzuje się przemocą. Czy można teraz za tą bójkę skazać go w warunkach już multirecydywy? Wcześniej mienie, a teraz bójka, przemoc. Zobaczcie się, ponownie popełnia umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu. No prawda, bo rozbój był przeciwko zdrowiu, była przemoc. Czy to jest jasne? Czyli to niekoniecznie musi być to przestępstwo, za które ostatnio był skazany. Może być to wcześniejsze, któreś. Będziemy mieli, słuchajcie, do czynienia z ludźmi, którzy mają kartę karną na kilka stron. I trzeba będzie szukać, czy on nie jest przypadkiem multirecydywistą. Tak. Podobnie jak w tamtym przypadku mamy tą pięcioletnią też tą taką okres przedawnienia i podobnie jak w tamtym przypadku liczymy ten okres od okresu odbycia tej ostatniej kary pozbawienia wolności. Umyślność jest we wszystkich przypadkach. No nie ma recydywy przy przestępstwach nieumyślnych. Trzeba sobie jasno to sobie powiedzieć. No i konsekwencje. I te konsekwencje się zmieniają. I one zaczynają być problematyczne. Popatrzcie się, co się dzieje. Do góry o połowę, tak jak w przypadku recydywy specjalnej. Nie jest to, no rozszerza to możliwość działania sądu. Sąd może orzec surową karę, surowszą niż jest to w ustawowym zagrożeniu. Natomiast najistotniejsze jest to sformułowanie wysokości oddolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Czyli jak na przykład połowa to jest 3 lata, to minimalna kara robi się 4,5 roku. Nie może być mniej. Jak minimalna jest rok, no to robi się 1,5 roku. Ale nawet nie to jest, to znaczy to też jest jakby w pewnych sytuacjach może powodować znaczne zaostrzenie kary. Ale jeszcze istotniejszym zaostrzeniem jest to, że sąd może wymierzyć wyłącznie karę pozbawienia wolności. Nie może orzec żadnej innej kary, ani grzywny, ani kary ograniczenia wolności. Czyli jeżeli jest popełnione przestępstwo, które przewiduje w ustawowym zagrożeniu karę ograniczenia wolności, grzywny i pozbawienia wolności, na placu boju pozostaje tylko pozbawienie wolności. Niebezpieczny sprawca, pozbawienie wolności.
Oczywiście sprawcy, którzy popełniają takie przestępstwo w warunkach 64, paragraf 1 i paragraf 2, nie skorzystają z warunkowego zawieszenia, nie skorzystają z warunkowego umorzenia. W zasadzie spełnienie tych przesłanek prowadzi tylko w jednym kierunku, bezwzględnej kary pozbawienia wolności od dość wysokiego dolnego poziomu. No i tu się pojawia właśnie pytanie takie zasadnicze, jak to pogodzić z dyrektywami sądowego wymiaru kary, ale w szczególności z istotą instytucji sądowego wymiaru kary. No bo przecież ta instytucja ma polegać właśnie na tym, że sąd może zindywidualizować wymiar kary. Czyli może mieć do czynienia ze sprawcą, który być może jest takim strasznym recydywistą, ale to, co zrobił, jest jakoś bagatelne. To mienie, które ukradł, to jest w ogóle jakiejś niewielkiej wartości. I mimo wszystko pojawia się pytanie w takim razie, czy przypadkiem ta instytucja recydywy, która powoduje, że w dolnej granicy ustawowego zagrożenia obligatoryjnie zwiększa się próg, nie rozszerza się sądowi możliwości, tylko wręcz przeciwnie, zawęża się sądowi możliwości orzekania, po pierwsze nie jest sprzeczne z istotą instytucji sądowego wymiaru kary, ale czy jest do pogodzenia z zasadą winy w ogóle? Już nie w tym rozumieniu, czy wolność większa, czy mniejsza, tylko w tej winy związanej z tą nagannością, którą obciążamy sprawcę. I wielu twierdzi, że nie da się to pogodzić, że w tym zakresie ten przepis jest sprzeczny z konstytucją w istocie, tak? Że zmusza sąd czasami do orzekania kary powyżej stopnia winy. Jak to pogodzić z wartościami konstytucyjnymi? Jak niektórzy próbują ubronić tego przepisu, mówiąc, że to się da. Mianowicie niektórzy twierdzą, że to zaostrzenie kary, które przewiduje artykuł 64, paragraf 2, to nie jest już karanie. To jest tak naprawdę stosowanie środka zabezpieczającego. Czyli to zwiększenie rozmiaru kary, zamiana kary wolnościowej na karę pozbawienia wolności jest dlatego, bo my tą karę traktujemy już jako taki trochę środek zabezpieczający. Jak posiedzi, to przynajmniej w tym czasie nie będzie kradł. Jak posiedzi, to w tym czasie przynajmniej nie będzie dokonywał rozboju. No to jest istota środka zabezpieczającego. Jest to reakcja na niebezpieczeństwo, tylko reakcja za pomocą kary. Pamiętacie, pewnie pani profesor Barszak wam opowiadała, że w pewnym zakresie kara dożywotniego pozbawienia wolności tak jest interpretowana. Że ten naddatek, ta nie wiadomo jak długo trwająca kara związana z dożywociem, bo nie wiadomo jak to długo będzie żył, to jest po prostu zabezpieczenie. Nic więcej tam już nie ma. Tam już jest prosta eliminacja. I jakieś echo tego myślenia eliminacyjnego, zapobiegawczego w tym tkwi. Mamy to samo wyłączenie związane ze zbrodnią przy tej multirecydywie. Wobec tego także o tym nie będę już więcej mówił. I przejdźmy teraz do pozostałych okoliczności nadzwyczajnego obostrzenia. I ich jest kilka. Zastanówmy się najpierw nad jednym przepisem. To jest artykuł, pomijam 64a, sobie darujcie ten przepis. 65 nas bardziej interesuje. On ma takie specyficzne brzmienie, bo jakby wskazywał na to, że traktujemy jak recydywistę i to jeszcze tego groźnego recydywistę, tego niebezpiecznego, tego, z którym byśmy nie chcieli mieć nic nie do czynienia, nie tam siedzieć i nie wychodzić z tego więzienia. Także inne sprawców innego typu, jakby spełniającą inną charakterystykę, ale chcemy ich równie surowo traktować. Kim oni są? Sprawca, który z popełniania przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. Sprawca zawodowy, żyje z tego. Jak się interpretuje to stałe źródło dochodu? To nie musi być jedyne źródło dochodu. To może być dodatkowe źródło dochodu. To nie musi być przez rok. Wystarczy, że jest to popełnienie przestępstwa, które dostarcza dochód w takich warunkach, że może zachodzi prawdopodobieństwo, że sprawca po raz kolejny popełni takie przestępstwo, to już można to traktować jako stałe źródło dochodu. A więc oceniamy jakby tą aktywność sprawcy, który popełnił przestępstwo w perspektywie tego, co wcześniej robił i co później będzie nam robił. I popatrzcie się, tutaj już nie ma żadnych warunków jak przy recydywie. Nie musi być wcześniej ukarany, nie musi być wcześniej odbyć kary pozbawienia wolności. Mógł być karany cały czas grzywnami, ale w końcu go łapiemy i mówimy, ty żyjesz z tego, jesteś niebezpieczny. W tej perspektywie artykuł 65 w szczególności jawi się jako przepis, który no, wprowadza jakiś środek zabezpieczający w istocie.
No bo on jest niebezpieczny dla nas, bo jest sprawcą zawodowym. Kto jeszcze? Popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie. A ten czemu? Popatrzcie się, znowu nie ma warunku, że wcześniej był karany. Nie ma warunku, że wcześniej odbył jakąś karę pozbawienia wolności. Włączył się w grupę. Czemu tutaj takie zaostrzenie? Wydaje się, że dla odmiany tutaj to zaostrzenie jest związane z prewencją generalną. My się boimy grup zorganizowanych, bo wiemy, że wiecie, kiedy sprawca sam na własną rękę popełnia przestępstwo, to ten motyw tkwi w nim samym. To jest to często jego pomysł. A jest w nas coś takiego, że kiedy pewne motywy, schematy działania są tylko naszą rzeczywistością, to jak one konfrontują się z rzeczywistością zewnętrzną, podlegają zmianie. Gorzej jest, jeżeli świat zewnętrzny również nam przytakuje i mówi, że tak trzeba robić, że wyznacza tam pewien zakres norm, które powinniśmy przestrzegać. Grupa zorganizowana czymś takim jest. To jest świat w świecie. Tu się nie konfrontujemy ze światem zewnętrznym. Naszym światem wartości jest grupa. Każdy z was był w jakiejś grupie i czuje, jak czasami, zwłaszcza w jakimś młodym wieku, czuć, jak silna potrafi być grupa dla podejmowania decyzji, dla rozstrzygania pewnych wątpliwości, być może nawet moralnych. Tak? Wstydzimy się przed grupą, chcemy przynależeć do grupy, chcemy się utożsamiać z grupą, zwłaszcza w sytuacji, w której jesteśmy jakoś z jakimś deficytem społecznym, to fakt bycia w grupie jest rzeczą ogromną wartością. Ale dlatego też taka grupa, której celem jest popełnianie przestępstwa, jest szczególnie niebezpieczna. I teraz jak to zrobić, żeby ten ktoś do tej grupy przestał się nią przejmować? Jak to sobie ustawodawca wyobraził? Zagrozimy mu bardzo surową karą. Czyli to jest jakaś taka prewencja indywidualna w postaci odstraszania, uświadomienia, że dostaniesz bardzo dużo, jeżeli będziesz z innymi współdziałał. I to nie w ogóle, ale po prostu będąc w związku, będąc w grupie. To trochę takie myślenie, że jak zagrozimy ci surową karą, to może jakoś odłączysz się od tej grupy. Kolejna rzecz. Mianowicie to pojęcie, tam macie w przepisie grupa i związek. Nie wiem, czy na części szczególnej od was wymagają umiejętności rozróżniania tego, tylko dla waszej wiadomości to nie jest element egzaminu, to część szczególna, że związek to coś bardziej trwałego, grupa to coś mniej trwałego, ale w zasadzie to dość płynna granica jest między jednym i drugim. To w części szczególnej to rozróżnienie ma znaczenie. Pamiętajcie tylko, że to wystarczy, żeby to popełnić jedno przestępstwo. Tak. W tej grupie już jest wystarczające, żeby stosować ten przepis. I ostatni element, popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. I tutaj jesteśmy w kropce, dlatego, bo mamy definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Macie Państwo ją wśród definicji ustawowych. Zerknijcie tam sobie. Nie chodzi o to, żeby ją znać na pamięć, ponieważ istota tego przestępstwa polega na tym, że ja robię coś, co ma na celu zmuszenie organu państwowego do określonego działania. Czy to jest terroryzm, jest definiowany, tam są bardziej szczegółowo rozpisane, bo wiadomo, o jakie przestępstwa chodzi, ale jakby istota czegoś, co jest terrorystycznym aktem, to jest wymuszenie jakiegoś działania. Grożenie czymś i wymuszenie jakiegoś działania, ale nie na prywatnej jednostce, obywatelu, tylko na państwie. Tak? To będzie terroryzm. No i teraz to ma być walka z terroryzmem. I oczywiście, znowu uzasadniając to uzasadnienie, można, czy uzasadniając to zagrożenie, to zwiększenie kar, bardzo istotne, można zadać sobie pytanie, czemu? No i pewnie odpowiedź jest taka, że no albo chodzi o to, że uważamy, że stopień społecznej szkodliwości czynu terrorystycznego, czyli właśnie, że moim motywem jest to, żeby uderzyć w państwo jako takie, no to powoduje, że takie zwykłe uprowadzenie kogoś jest dużo bardziej społecznie szkodliwe, jak ja uprowadzam, biorę zakładnika dlatego, żeby na państwie coś wymusić. Okej, okay, wtedy to był stopień społecznej szkodliwości. Popatrzcie się na pytanie, czy to jest instytucja sądowego wymiaru kary, czy to jest typ kwalifikowany? Równie dobrze można by twierdzić, że to jest typ kwalifikowany. Okolicznością kwalifikującą jest fakt, że to jest zachowanie terrorystyczne. Ale można inaczej uzasadnić i powiedzieć, nam chodzi o to, żeby znowu przestraszyć tych, którzy mieliby ochotę dołączyć do grup terrorystycznych. Niech wiedzą, że jak się włączą w te grupy, to będzie im grozić bardzo surowa kara. No i wtedy to już zaczyna być takie wątpliwe, czy to aby na pewno jest po prostu tylko odpowiednik naganności czynu. Czy my nie dodajemy tam coś więcej jakby, dodatkową naganność poza stopień społecznej szkodliwości, żeby kogoś przestraszyć. Wtedy bardziej to pasuje do instytucji sądowego wymiaru kar do realizacji celów w zakresie prewencji ogólnej. Co jeszcze mamy? W kodeksie mamy taki przepis, który jest szalenie wątpliwy.
On został wprowadzony przy kolejnych reformach pana ministra Ziobry i takich różnych sentymentach części prawników do takiego kodeksu karnego PRL-owskiego. Nazywa się to występek o charakterze chuligańskim. Jest taki artykuł 57a. Notabene ten przepis, ja źle powiedziałem, że to zostało wprowadzone przez ministra Ziobry, bo ile dobrze pamiętam, to chyba nawet ekipa premiera Tuska to wprowadziła przed tym, zanim straciła władzę. Możemy to sprawdzić. Ale mam wrażenie, że takie ochoty populistyczne to nie mają jednej barwy partyjnej. Cóż to jest występek chuligański? Znowu dowiemy się tego z definicji ustawowej zawartej w artykule 115. Ona jest dość szczegółowa, ale gdyby chcecie ją spuentować, o co tam chodzi, chuligaństwo, co to jest chuligaństwo, nie? Motyw błahy albo w ogóle bez powodu coś robi. Idzie ktoś i kopie, po prostu rozwala kijem szyby w samochodzie. Dla fanu, tak? Chuligan. Użyjemy wtedy takiego słowa chuligan. Co jeszcze tam musi być? W miejscu publicznym, to jest widoczne. Tak? To nie jest w domu, że sobie tam niszczysz naczynia, które należą do żony czy tam partnera, tylko robi to publicznie i to powoduje jakieś poczucie zagrożenia u innych, nie? Że ktoś w miejscu publicznym zachowuje się w taki sposób kompletnie nieadekwatny. Z błahego powodu lub w ogóle bez powodu. Tam są dodatkowe jeszcze elementy, ale żebyście o tych wiedzieli, to są najistotniejsze. No i popatrzcie się, tutaj nagle mocno idzie, że tak powiem, po kieszeni. Wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Czyli znowu lądujemy na, co prawda nie jest powiedziane, że to musi być kara pozbawienia wolności, ale idziemy w górę o połowę od dołu. I teraz się zatrzymam dlatego, bo przy okazji tego 57a chciałem wam powiedzieć o tym, co to znaczy dolna granica ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Przy recydywie, tej multirecydywie, to była rzecz prosta, no bo tam było pozbawienie wolności, idziemy w górę tego, co przewidziano jako dolna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności. Ale tutaj tak nie jest. Możemy mieć do czynienia z czynami, które zagrożone są karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności. Co to teraz oznacza wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę? Nie ma definicji tego. Nie ma w kodeksie karnym tam definicji, że ta kara pozbawienia wolności trwa od iluś do iluś lat? Tak, oczywiście. Tak. Będziemy wiedzieć, ile wynosi minimum kary grzywny, kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności. Tylko można przyjąć różne mechanizmy teraz, co to znaczy od dolnej granicy. Bo albo chodzi o dolną granicę w ogóle zagrożenia, albo o dolną granicę każdej z kar. Można dwa modele przyjąć. Jeżeli powiemy ten pierwszy model, no to by chodziło, no co to jest taka maksymalnie dolna granica, to pewnie chodzi o tą najniższą karę, która jest. Czyli ta dolna granica to by była grzywna o połowę w górę. Zagrożenie grzywną o połowę w górę, ale ograniczenie wolności, pozbawienie wolności to tyle, ile jest, ile tam w ustawie przewidziano. Jeżeli by ten mechanizm polegał, że chodzi o podniesienie dolnej granicy każdej z kar, która jest przewidziana w ustawowym zagrożeniu, no to byłoby to już inaczej. Mogę wymierzyć grzywnę, ale muszę dwa razy więcej niż jest w dole. Mogę ograniczenie wolności, ale dwa razy więcej niż jest w dole. Tak? Nie wiem, jak teraz to powiedzieć. Będzie się kodeks karny zmieniał bardzo mocno i raczej zapamiętajmy ten pierwszy mechanizm. Czyli podnoszenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia to jest podniesienie dolnej granicy najniższej z wymierzonej kary. Zaraz wam powiem dlaczego. Taka interpretacja uważam jest zasadna. Wracam do tej multirecydywy. Pamiętacie, mówiliśmy, że to w ogóle jest pytanie, czy to jest instytucja sądowego wymiaru kary, jeżeli ustawodawca mówi, że to jest mniej niż by było wolno sądowi, gdyby orzekał tę karę w ramach ustawowego zagrożenia. Czyli wręcz przeciwnie, to zawęża zakres wymiaru kary. To co to za instytucja sądowego wymiaru kary? Postawiłbym tezę generalną. Tam, gdzie mamy do czynienia z zawężeniem możliwości orzekania kary w dolnej granicy, czyli obostrzeniem obligatoryjnej tej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, to trzeba przyjmować w związku z przepisem konstytucyjnym mówiącym, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją sądu, a nie ustawodawcy, trzeba przyjmować jak najwęższą interpretację z możliwych. Czyli jeżeli są dwa wyniki interpretacyjne, trzeba przyjąć ten, który jest najwęższy. A niekiedy trzeba będzie sobie powiedzieć,
że przepis mówiący o tym, że karę wymierza się nie większą niż stopień winy, oznaczać to będzie, że musimy ze sobą skonfrontować dwa przepisy. Teraz tego nie ma w podręczniku, słuchajcie, bo jest to efekt tego, że mamy nową regulację dotyczącą też dyrektyw sądowego wymiaru kary. Pamiętacie, tam takie zdanie drugie jest mówiące o tym, że dolegliwość kary nie może przekraczać stopnia winy. To jest bezwzględny zakaz. Powiedzcie, jeżeli coś niejasnego będę teraz mówił. Mamy taki bezwzględny zakaz, no i trafiamy na taki 57a. I 57a mówi, trzeba orzec karę powyżej dolnej granicy i to jeszcze zwiększonej o połowę. Nie może być niższa. No i nagle jest konkretny przypadek i sąd stoi przed wyborem. Albo orzeknę karę powyżej winy, ale zgodnie z tym przepisem, albo orzeknę karę mniejszą, tak jak Pan Bóg przykazał, czyli nie przekraczając stopnia winy, no ale wtedy naruszę ten przepis. Co to jest za sytuacja? To jest klasyczny przypadek kolizji norm. Dwie normy wyznaczają sędziemu dwie różne dyrektywy. Nie da ich się pogodzić w pewnych sytuacjach. Co się wtedy robi? Rozstrzyga się kolizję norm. Trzeba sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakiś mechanizm kolizyjny, który pozwoliłby te dwa sprzeczne ze sobą, te dwie sprzeczne ze sobą dyrektywy rozstrzygnąć. Jak to się robi? No, jest reguła lex specialis, na przykład lex specialis derogat legi generali, tak? Która z tych norm jest specjalna? Czy ten przepis mówiący, że nie może kara przekraczać stopnia winy? Czy ten przepis, który mówi, że za występek chuligański skazuje się nie mniej niż? Pan mógł raczej wiedzieć. Wydaje się, że regułą kolizyjną w tym przypadku jest wykładnia w zgodzie z konstytucją. Trzeba zastosować tą normę, wybrać w sytuacji kolizji, która najbardziej przybliża nas do realizacji wartości konstytucyjnych. Nie ma żadnej wątpliwości, że zasada winy jest znacznie istotniejsza od tego, co jest 57a. Czyli te kolizje rozstrzygać będziemy na korzyść zasady winy. Czy to jest jasne? I tak można postąpić z każdą normą, która przewiduje obostrzenie w ramach niby instytucji sądowego wymiaru kary dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Mamy jeszcze coś, o czym Państwu wspominałem w czasie wykładu o czynie ciągłym, ale to też chcę Wam tylko wskazać, żebyście jak ucząc się, no nieszczególnie się pewnie przywiązywali, bo ten przepis będzie ulegał zmianie. Czyli ten artykuł 12, który mówi o tym, że w przypadku czynu ciągłego można również obostrzyć wymiar kary. Ale tak jak mówię, jak będziecie to czytać, zostawcie to na boku, bo to się może okazać, że tak nie jest. Natomiast istotniejsze jest, żebyście sobie przeczytali to, co jest w artykule 178. To jest dużo ważniejsze w tej perspektywie, bo ten przepis rzeczywiście bardzo często występuje i on zawiera w sobie tajemnicę, która jest właśnie taką klasyczną tajemnicą dla części argumentacyjnej kodeksu karnego. Przepis ten mówi o takiej, byśmy powiedzieli, szczególnej sytuacji popełnienia wypadku komunikacyjnego. Jest wypadek komunikacyjny, mamy średni uszczerbek na zdrowiu albo śmierć, może w wypadku komunikacyjnym przestępstwo jest nieumyślne ostatecznie, tak? I nagle się okazuje, że sprawca w trakcie tego wypadku był w stanie trzeźwości. Albo lepiej, zbiegł z miejsca zdarzenia. A jeszcze ostatnio dodano takie coś, takie dziwo, że jeżeli sprawca przed poddaniem go badaniu w celu ustalenia organizmu, to jest taka kazuistyka zawartości alkoholu, zażył albo spożył alkohol, zanim go zbadano, no to też się stosuje ten przepis. Konsekwencja tego przepisu polega na tym, że znowu karę wymierza się od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej zwiększonego o połowę, czyli znowu się wszystko przesuwa, no ale powstaje pytanie, czy wszystko to, co tam jest, to jest instytucja sądowego wymiaru kary, czy to nie są przypadkiem typy kwalifikowane. I podejście do tego przepisu jest bardzo zróżnicowane. Zresztą trzeba go odczytać w ogóle, o co w nim chodzi. Popatrzcie się, stan nietrzeźwości sprawcy, który spowodował wypadek komunikacyjny, można powiedzieć, on naruszył dodatkową regułę ostrożności. Nie dość, że na przykład kogoś potrącił, bo za szybko jechał, albo nie zapanował nad pojazdem, to wiemy, dlaczego tak się stało, bo wsiadł pijany za kierownicę. No, ale może być też tak, że to jest to zbiegnięcie. To jest, no przecież samo zbiegnięcie nie jest czymś nagannym, to w ogóle jest czyn po czynie, tak? Tu jest wypadek, a on potem zbiegł. To być może jest to instytucja sądowego wymiaru kary, bo ona nie wpływa już na stopień społecznej szkodliwości. Wiadomo, że to zbiegnięcie miało na celu wprowadzenie takiego jakby odpowiedzialności zastępczej, no bo często ci sprawcy wypadku dlatego uciekają, żeby się nie poddać badaniu.
jak już się ich nie ma, no to potem trudno im wykazać, że oni w chwili czynu byli nietrzeźwi. No to potraktujmy ich wszystkich tak samo. Ci, co się udało ich zbadać i tych, co się nie udało zbadać, bo uciekli, to będziemy traktować ich tak samo. No można tak. Podobnie jest zresztą z tą trzecią, tą końcóweczką, bo to o to samo chodzi, bo mamy często do czynienia z takimi sprawcami, którzy spowodowali wypadek, szybko jadą do domu, piją litra i to na oczach różnych świadków, potem mówią, że oni pijani byli dlatego, bo się napili po wypadku. I dlatego potem badaniu wykryło u nich alkohol we krwi. Niech tam ktoś bada, kiedy tak naprawdę ten alkohol został spożyty. Trudno to ustalić. No to ich też słabo. Możesz się napić po wypadku, a będziesz tak samo traktowany, jakbyś był pijany w czasie wypadku. Tak? Taka zastępcza odpowiedzialność. Nie powiem Państwu, chcę Wam Państwu tylko pokazać ten przepis i bardzo jestem ciekaw, co odpowiecie na części argumentacyjnej, czy to jest typ kwalifikowany, czy to jest instrukcja sądowego wymiaru kary. Powiem Wam tylko jedno, że w orzecznictwie jest różny sposób traktowania tego, to znaczy każdy tam po swojemu to czyta. Spróbujmy zgromadzić argumenty, które już macie w głowie, no i zobaczmy, co z tego wyniknie, które z tych kryteriów powinno zostać spełnione. Ostatnia informacja. Mianowicie mamy coś takiego jak zbieg, co robić, jak jest zbieg podstaw nadzwyczajnego obostrzenia i złagodzenia. W pewnych sytuacjach sprawca może być młodociany, a na dodatek recydywista. Może się zdarzyć. Zasady, bo nie chodzi mi o szczegóły tych przepisów, ale zasady. Mianowicie raz tylko można karę nadzwyczajnie obostrzyć albo złagodzić. Czyli jeżeli mamy kilka podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia albo obostrzenia, robimy to raz. Nie robimy tego piętrowo. Co natomiast się dzieje, jak jest i złagodzenie, i obostrzenie, czyli zbieg obu tych podstaw. I tutaj zapamiętajcie zasady, bez względu na to, co tam w tych przepisach jest. To jest najważniejsze, co teraz Wam powiem, bo te przepisy pewnie też się zmienią. Jeżeli mamy zbieg podstawy do nadzwyczajnego obostrzenia i złagodzenia, to otwiera się pole pełne dla sądowego wymiaru kary. Czyli sąd może nadzwyczajnie obostrzyć, albo złagodzić, albo wymierzyć karę w granicach ustawowego zagrożenia. Czy to jest jasne? Czy jakby znikają nam wszelkie ograniczenia. Ma się pełną paletę wówczas. Można się zdecydować, co jest istotniejsze. Czy to, czy jest młodocianym, czy to, że popełnił chuligański występek. To od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy, bo to są instytucje sądowego wymiaru kary i w ramach tej instytucji mam wydać sprawiedliwy wyrok. Proszę Państwa, te instytucje nadzwyczajnego obostrzenia kary to są takie przypadki, w których no rzeczywiście mamy do czynienia z grupą sprawców, która ma jakiś szczególny status w prawie karnym. To nie są pewnie sprawcy, z którymi byśmy chętnie sobie piwo wypili, tak? Dlatego mówi się często, że przy tych instytucjach jest jakiś prymat kary bezwzględnej pozbawienia wolności w tych warunkach, że ona z uwagi właśnie na to poczucie niebezpieczeństwa od tych osób często powinna się zamienić w karę długotrwałą, w których czasami te oddziaływania resocjalizacyjne są niewielkie, natomiast głównie chodzi o to, żeby się zabezpieczyć. Nie, póki ktoś jest, to tam się. Zresztą, gdybyście popatrzyli na populację więzienną w ogóle, to dominują w tej populacji wielokrotni recydywiści. Oczywiście są takie grupy przestępstw popełniane jednokrotnie i potem wszystko. To często na przykład prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest takim szokowym działaniem, jak ktoś otrzymuje karę pozbawienia wolności i potem do tego nie wraca. Ale niestety w większości przestępstw, jeżeli mamy do czynienia, wracam jeszcze raz, nie z karami wolnościowymi, tylko z pozbawieniem wolności, to te pozbawienia wolności się powtarzają. Mamy jakby takich pensjonariuszy, tak? To się dzieje i dzieje i dzieje i jakby końca tego nie widać. Już stał.